16 szkół podstawowych z 8 gmin z powiatów Tomaszowskiego, Opoczyńskiego, Piotrkowskiego i Łódzkiego wzięło udział w regionalnym międzyszkolnym konkursie kaligraficznym, którego organizatorem była publiczna szkoła podstawowa w Glinniku. Inicjatorką przedsięwzięcia była polonistka Małgorzata Smolary. Pomysł wyniknął z mojego doświadczenia nauczycielskiego polonistycznego. Coraz więcej nieczytelnych prac i coraz więcej szczególnych trudności w nauce pisania, czyli dysgrafików, dyslektyków i dysortografów. Czyli to była taka swoista terapia na te problemy dziecięce. Jaki cel tego konkursu? No właśnie przede wszystkim rozpowszechnienie pisma, pięknego pisania, kaligrafos, pięknie pisać. Dbania o estetykę zapisywanych tekstów, dbania w ogóle o estetykę otoczenia. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach, klas drugich i trzecich oraz klas 4-6. Każda grupa miała inne zadanie do wykonania. Młodsze dzieci miały wybrać dowolny tekst poetycki i przepisać co najmniej 8 wersów pięknym pismem. Dopuszczaliśmy używanie liniatury trzyliniowego zeszytu, a starsza grupa miała promować region, z którego pochodziła i miała wybrać wiersz poety regionalnego bez użycia żadnych innych materiałów kreślarskich, tylko pióra ze stalówką, przepisać właśnie ten wiersz z dodatkową iluminacją graficzną. Co dzieciom sprawiło największą trudność? Kompozycja jednak pracy największą sprawiła trudność. Skupiły się na właśnie pięknych literach, natomiast tekst pięknie wykaligrafowany nie może odbiegać od iluminacji, które są obok, czyli trzeba przedstawić tak pracę, aby była całością. Nie może to być tekst przepisany i ilustrowany dodatkowo. Rysunki nie mogą przeszkadzać w odbiorze tekstu. To sprawiło największy problem. No i oczywiście taka kompozycja graficzna, czyli skalowanie pracy, odpowiednie marginesy, odstępy między linijeczkami, dbałość po prostu o estetykę pisma. Na konkurs wpłynęło blisko 70 prac. Oceniało je jury pod przewodnictwem Gabrieli Rokseli, doradcy metodycznego języka polskiego. Bardzo się cieszę, że taki konkurs powstał, bo uczestniczyłam w wielu konkursach przedmiotowych, sama byłam organizatorem wielu konkursów powiatowych i takiego konkursu jeszcze w ogóle nie było. Także, a ponieważ ten konkurs trochę tak się wpasowuje w reformę naszą szkolną, która nas czeka od września, bo nawet tam sam profesor Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił właśnie, że powinien nastąpić powrót do kaligrafii. Także myślę, że główny organizator rozszerzy i będą również zaproszone do tego konkursu szkoły z Tomaszowa, bo już miałam takie sygnały, a dlaczego Tomaszów, szkoły tomaszowskie nie biorą w tym konkursie udziału. Także ja przede wszystkim, powracając do pytania, zwracałam uwagę właśnie na to pochylenie liter, na sposób, na pismo, na marginesy. No, braliśmy pod uwagę przede wszystkim, no i oczywiście tekst, tak, który był wybrany przez uczestnika. A kto sobie lepiej poradził, uczniowie klas 1, 3 czy 4, 6? Powiedziałabym, że tutaj te szanse były wyrównane, bo i z klas 4, 6 były piękne prace i z klas tych drugich i trzecich. Nawet był taki moment, że się zawahałam, czy na pewno pisał to uczeń z klasy drugiej bądź też trzeciej. No ale mieliśmy inne osoby w jury, które stwierdziły, że była to ręka dziecka. Niestety zdarzało się jednak i tak, że rodzice próbowali wyręczać swoje dzieci w wykonaniu konkursowego zadania. No niestety, oczywiście to jest zmora dzisiejszej edukacji. Rodzice myślą, że pomagają dzieciom. W naszym odbiorze, w moim odbiorze, w odbiorze jury przeszkadzają, często niszczą pracę swoich dzieci. Dzieci są kreatywne, pomysłowe i dziecięce po prostu. Natomiast dorośli w części naszych prac interweniowali w różny sposób. Czasami na przykład tylko dostawiając jakieś elementy, a czasami inspirując dzieci do takiej działalności, która wykraczała poza regulamin naszego konkursu, czyli na przykład naklejania gotowych elementów. Były też i takie prace, które grafolog od razu odrzucił, dlatego że zdecydowanie były pisane ręką osoby dorosłej. Czyli zatrudniliście grafologa? To były tylko konsultacje w takim momencie, kiedy miałyśmy wątpliwości, jeżeli miało wątpliwości, więc pytaliśmy, on od razu nam powiedział, że to nie jest ręka dziecka, bo to bardzo dobrze widać. Także
apeluję do dorosłych, żeby nie wyręczali dzieci, bo one są kreatywne, samodzielne i naturalne. Ostatecznie w każdej kategorii wiekowej jury postanowiło przyznać po 4 nagrody główne oraz kilkanaście wyróżnień. W kategorii klas drugich i trzecich pierwszą nagrodę, Złote Piórko, otrzymał Patryk Szumieł z Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach. Srebrne piórko przypadło Janowi Jarzębskiemu ze Szkoły Podstawowej w Lipiu, a brązowe piórko Julii Ciepasińskiej ze Szkoły Podstawowej w Brzostowie. Czwarte miejsce zajęła Jowita Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Glinniku, otrzymując żelazne piórko. W kategorii klas 4-6 pierwszą nagrodę i złote pióro jury przyznało Wiktorii Łysakowskiej ze Szkoły Podstawowej w Glinniku. Druga nagroda i srebrne pióro przypadły Amelii Lis ze Szkoły Podstawowej w Smardzewicach. Trzecie miejsce i brązowe pióro trafiły do Kornelii Bernaciak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni. Żelazne pióro za czwarte miejsce powędrowało do Piotra Mazurka ze Szkoły Podstawowej w Glinniku. Nagrody wręczono laureatom podczas podsumowania konkursu, które miało miejsce 28 kwietnia. Głównym fundatorem nagród była Fundacja PKO BP, do której aplikowaliśmy o projekt edukacyjny, właśnie pod nazwą Regionalny Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny. Następnie Rada Powiatu na czele z panem Piotrem Majchrowskim, nieoceniony pan wójt nasz Tadeusz Józwik i gmina Lubochnia oraz Rada Rodziców naszej szkoły. Były piękne statuetki i pióra. Tak, przyjęliśmy za punkt honoru, aby ci najlepsi dostali naprawdę dobre pióra, profesjonalne. Część z tych piór była fundowana, proszę Państwa, z prywatnych pieniążków osób, część z instytucji. Byli również sponsorzy, którzy postanowili być anonimowi, ale każde z dzieci, które doszło do finału, dostało pióro ze stalówką. Jak na konkurs polonistyczny przystało również książki. Naturalnie, bo konkurs również promował literaturę. Zawsze to robi piękną polską literaturę. Wszystkie książki były wybierane specjalnie z literatury polskiej dla promocji właśnie wspaniałego dorobku literackiego. Podczas piątkowego podsumowania konkursu kaligraficznego dodatkową atrakcją dla uczestników były warsztaty przeprowadzone przez Michała Pająka, etnografa z Tomaszowskiego Muzeum oraz Monikę Olczyk i Marcina Mizerskiego z Geniusza Kreatywnej Edukacji. Pierwsze przeznaczone były dla dzieci starszych, drugie dla drugo- i trzecioklasistów. Najmłodsi poznali m.in. historię pisma, a następnie sami mogli spróbować pisania piórem ze stalówką oraz na woskowych tabliczkach. Jeśli mówimy mowa o piśmie, to najpierw był obrazek, potem z tego obrazu ewoluowały takie bardziej już uproszczone znaki, łatwiejsze do zapisywania. Pierwsze takie pismo, które w pełni wykształcone się pojawiło, to pismo klinowe, no a później, no to wiemy, hieroglify, potem w basenie Morza Śródziemnego wykształciło się pismo fenickie, a z niego już greka. Pismo łacińskie, no, które zawojowało tak naprawdę niemal cały świat. My też również piszemy właśnie pismem, krojem liter, wytworzonym tak naprawdę w Italii. Jeździcie po szkołach, prowadzicie warsztaty z dziećmi, z młodzieżą. A jak sobie dają radę z pisaniem gęsim piórem? No, okazuje się, że całkiem nieźle. My przede wszystkim prowadzimy zajęcia dla dzieci, które nigdy nie miały do czynienia lub też rzadko miały do czynienia z gęsim piórem, czy też w ogóle pisaniem stalówką. Dzisiaj jest taki moment, kiedy no, mamy do czynienia z mistrzami, tak, bo to są laureaci konkursu kaligraficznego, ale przede wszystkim właśnie mamy zajęcia historyczne dla wszystkich dzieci z klas 1-3, tak żeby mogły spróbować, poćwiczyć, bo niestety odchodzi się od takiego pisania ręcznego. A wielka szkoda, ponoć kształtując charakter pisma, również można kształtować swój charakter, zmieniać na lepsze, więc warto takie ćwiczenia przeprowadzać, dlatego zapraszamy na nasze zajęcia. Zanim pojawiły się zeszyty, były tabliczki i rysik. Czy dzieci też dzisiaj będą miały okazję spróbować? Mamy papirus, pergamin, korę brzozową też, używaną do robienia notatek, także dzisiaj tutaj będę starał się króciutko opowiedzieć o tych wszystkich nietypowych właśnie materiałach, na których można było zapisywać. Gdzieś tam nawet chyba przemknie skorupa żółwia używana przez Chińczyków, także no tak naprawdę człowiek pisał na czym tylko mógł, na czym się dawało. No, współcześnie głównie papier, ale to tak naprawdę jest wynalazek, który ma, no, jeśli chodzi o w ogóle o historię pisma, to bardzo krótki rodowód.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach edukacji historycznej, zapraszamy do Uniwersytetu I wieku, na Uniwersytet Jana Kochanowskiego do Piotrkowa. Tam na Wydziale Historii prowadzimy zajęcia dla najmłodszych. Można spróbować nie tylko pisania gęsim piórem, ale także spróbować lepić naczynia. No jest cała masa atrakcji takiej historii od bardzo, bardzo ciekawej strony. A jest jeszcze świetna okazja, nie tylko zajęcia, ale jest festyn teraz już 7 maja na terenie uczelni, więc doskonała okazja, żeby w niedzielne popołudnie zapoznać się z historią od tej najbardziej interesującej, ciekawej strony. No tak, zapraszacie do Piotrkowa, ale jesteście z Tomaszowa. Gdzie w Tomaszowie w takim razie można was znaleźć? W Tomaszowie zapraszamy na zajęcia do naszej siedziby przy ulicy Barlickiego. Tam mogą przychodzić klasy na zajęcia, na warsztaty z naszej oferty. Mamy też specjalnie przygotowane zajęcia tam dotyczące właśnie ulicy Barlickiego, czyli tej części takiej fabrycznej Tomaszowa. Oferta jest bardzo bogata. Zapraszamy po prostu na stronę Geniusza Kreatywnej Edukacji do zapoznania się z tym, co mamy do zaoferowania, no i przyjścia do nas, tak? Jest piękna okolica, piękne miejsce obok galerii, świeżo odnowione. Nic tylko przychodzić i uczyć się w pięknym miejscu. Konkurs kaligraficzny to dobra okazja do zwrócenia uwagi na umiejętności ładnego pisania współczesnych uczniów. Jak twierdzi metodyk Gabriela Roxella, z roku na rok jest z tym coraz gorzej. Dzieci nie dbają o zeszyty, a główną przyczyną ich niechęci do pisania jest wprowadzenie kart pracy, w których uzupełniają tylko pojedyncze słowa. Zwyczailiśmy się do tego, że dzieciaki korzystają z zeszytów ćwiczeń. I niestety jest tak, że w tych zeszytach ćwiczeń to jest na zasadzie wstawiania jednego tylko wyrazu, tak? A kiedyś to się pisało, przepisywało się z tablicy. Teraz kserowane mają dzieci, czy sprawdziany, czy, że tak powiem, dostają gotowe karty pracy, tak? A przedtem trzeba było pisać i ćwiczyło się w ten sposób rękę. Także zachęcam nauczycieli, przede wszystkim rodziców też, bo to bardzo dużo zależy od rodziców. A zwłaszcza jeśli chodzi o klasy 1-3, tak? Rodzice muszą pracować z dzieciakami w domu, poświęcić im trochę czasu. Teraz każdy się tłumaczy, że nie ma czasu, że jest zapracowany, ale w tych klasach młodszych trzeba poświęcić dzieciom więcej czasu.